Hello everyone. Daniel wrote to me last week and asked me to record something and say something to you in English. So I'm trying to do it. Now I'm in the traffics driving to central London now. Father Maciej Michałek. I'm working in the Polish Catholic Mission in England and Wales. So maybe I will switch now to Polish. Szczęść Boże wszystkim. Pozdrawiam z Londynu serdecznie. Daniel mnie poprosił, żeby coś powiedzieć do Was na temat napełnieni duchem i posłani, co mi się skojarzyło od razu. Pierwsza myśl, która mi do głowy przyszła, była taka, że napełniona Duchem Świętym była Maryja! A my oczywiście jesteśmy jako kapłani namaszczeni przez Ducha Świętego, ale na pewno posłani jesteśmy wszyscy już na mocy Chrztu Świętego do brania udziału w misyjności Kościoła. Śmieją się niektórzy, że polska misja katolicka w Anglii i Walii jest polską misją katowicką, ponieważ bardzo dużo księży od nas, a czy bardzo dużo, no jest kilkunastu księży z naszej diecezji. Londyn jest jednym z największych miast na świecie, tu prawie 13 milionów ludzi mieszka. Na co dzień mnóstwo Polaków jest. Co Wam mogę powiedzieć? Na pewno będziecie w przyszłości, czy to na polu diecezjalnym, czy jeszcze gdzie indziej, należąc do diecezji katolickiej, posługiwać w różnych miejscach, różnym ludziom. Na pewno, myślę, dzisiaj ludzie, Kościół potrzebuje księży, którzy z jednej strony są, bo jesteśmy wszyscy wzięci z rodzin, z ludu i o tym nie zapominajcie, a żeby się komuś nie wydawało, że jest wyjątkowy jakiś. A z drugiej strony serca i nasze głowy mają być cały czas przy Panu Jezusie, żeby się w tym świecie nie zgubić. Dlatego życzę Wam z okazji Tygodnia Misyjnego tego, żebyście pamiętali, że gdziekolwiek się nie znajdziecie w przyszłości jako księża, tam Pan Jezus będzie Was tak samo potrzebował. Przede wszystkim w sakramentach, które będziecie w Jego imieniu sprawować. I druga rzecz, Wasza obecność. Świat dzisiaj potrzebuje księży, mimo tego, że może się wydawać, że nie jesteśmy zupełnie potrzebni, ale jesteśmy. I jestem przy tego przykładem. No właśnie. Co jeszcze? Będą różnie gadać o Was, moi drodzy. Na mnie czasami gadają celebryta. Przyzwyczaiłem się. Ale na pewno nie ma się co przejmować tym, co będą ludzie gadać, tylko przejmować się tym, że mamy wykorzystywać to wszystko, co nam Pan Bóg daje, po to, żeby dobrze spełniać swoje posłannictwo w świecie. Tak więc pozdrawiam Was, drodzy klerycy, pozdrawiam Waszych przełożonych z tego miejsca tutaj, zaciśniętego korkami Londynu. I są my na Śląsku, w Londynie, a sam księża robią tyż. A moja parafia jest jedną z najstarszych polskich parafii w Londynie, świętego Andrzeja Boboli. Parafia z tradycjami bardzo mocnymi i cały czas potrzebująca również księży. Pozdrawiam, w ogóle. See you guys later.